Zapraszam do mojego sklepu BroadKids TV. Wystarczy kliknąć na ten obrazek z koszulkami, przeniesie was do sklepu, gdzie są koszuleczki do kupienia. Dzięki za wsparcie. Są to tanie koszulki, więc zapraszam bardzo serdecznie. Kliknij już teraz i wesprzyj Brota. Cześć moi kochani, witajcie bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w Małpkach i Balonikach. Jak zawsze przypominam o zostawieniu łapki w górę albo w dół. Po prostu moi kochani, oceńcie filmik i zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco. Kliknij tutaj w ten przycisk subscribe i będziecie na bieżąco moi kochani z filmami. Ja dodaję zwykle 5 filmów dziennie, dziękuję. A w dzisiejszym odcinku pozdrawiam Patryka z Krakowa oraz Szymona z Grudzenia. Nie wiem co to jest, z Grudzenia po prostu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W dzisiejszych małpeczkach sobie pogramy troszkę, moi kochani, i zrobimy kolejne mapki. Kolejne mapeczki zrobimy, żeby mieć te master mody, a potem wyzwania wasze grać, moi kochani. Zobaczmy jak tutaj idzie. Mamy prawie wszystkie medale odblokowane. Mamy kolejną wodną mapę. No to co, lecimy moi drodzy. Poziom medium. Nie ma co się wysilać i lecimy z mapką wodną. O jejku, to będzie trudne, ale nie niemożliwe do zwyciężenia. Okej, zróbmy tak. Ta małpka na pewno nam pomoże. O, dobrze, teraz tak, weźmiemy sobie na pewno bananeczki. Bananeczki w kropeczki, czy ja tu gdzieś postawię farmę bananów? Tutaj to automatycznie weźmiemy też tego żółwika i małpeczkę zbierającą bananiczki. Moi kochani, zobaczymy jak będzie. Zbierajcie bananki, bo to jest bardzo dla nas potrzebne. Zwiększa zasięg. Okej, od razu z grubej rury więcej bananów dla nas. No i weźmiemy sobie małpki wodne oczywiście. K72 Games, Brod, masz domek do odkurzaczy, a nie do tak shooterów. Naprawdę? Ojeju, przepraszam was w takim razie, ale failowo z mojej strony. Zaraz to naprawimy. Jeju, tu nie można mieć tego, małpki wodnej. To niedobrze. I moi drodzy, wracamy ponownie. Była awaria, mi tu przeszkadzają, ale dało się, udało się nam, słuchajcie. Dobra, zbieramy pieniążki, mamy tego żółwiczka, więc jest okej. Moi kochani, może go ulepszymy na super żółwia kiedyś w przyszłości. Wioski chyba nie będę budował, chyba że tu mi się jakąś farmę badam. A, zbuduję wioskę, co mi tam, słuchajcie, mamy jedną dodatkową. W sumie, ale szkoda, że jej używać, no ale cóż, niech będzie. Dobra, wykupimy sobie teraz tutaj te pieniążki. Powinno być ok i będziemy lecieć tutaj w nasze łodzie podwodne. Brod, na Steamie jest Bloomstead Battle za darmo z najnowszymi aktualizacjami. Okej, Bartku, dziękuję za podpowiedź. To trzeba będzie sobie w takim razie, ja zakupię jak najbardziej. Dobry pomysł. Dobra, wioskę sobie ulepszymy. Myślę, że te kolce tutaj będę ulepszał też. Pójdziemy w kolce bardziej niż w te, nie, moi drodzy, w te inne wieże. No ale przede wszystkim dla nas najważniejszą jest rzeczą. Okej, kamo balony mogą być. Powinno być teraz super, nic nam nie przejdzie. Jest 15 runda w sumie, więc jest dobrze. Brocie, powiedziałeś, możecie sobie przechodzić bananiki. Flash, czasami mówię głupoty takie. Muszę w sumie zrobić coś takiego, że będą śmieszne cytaty Brota. O, coś takiego założymy. Myślę, że moją stronę będziemy tak poszerzać w ogóle. Ja myślę nad tym, moi kochani. Nie wiem, czy to będzie też fajne. Mam nadzieję, że dacie mi znać, co o tym myślicie. Ja też porozmawiam na vlogu o tym. Ale chciałbym poruszyć kwestię związaną z, moi kochani, z tym, że jak wrzucam te filmy, słuchajcie, bo dużo subskrybentów nie wie, jak działa YouTube czy Facebook i chciałbym zrobić taki komunikator czy w jakiś sposób takie miejsce, gdzie byście byli na bieżąco informowani o moich filmach. To by było, myślę, bardzo fajne. Więc w jakiś sposób postaram się to rozplanować i żeby coś takiego było. Mianowicie, wiecie, no jak Facebook działa tak, że jak wrzucę jakieś informacje na Facebooka, to nie zawsze ta informacja dotrze do moich znajomych czy osoby, które mają fanpage polajkowany. No niestety tak to działa, moi drodzy. Tak to działa i
Chciałbym temu jakoś zaradzić, ale w jaki sposób? Myślę, że do mojej strony www.brodkic.tv będzie dodana taka zakładka, gdzie będą wszystkie moje filmy spisane, moi kochani. Ja sobie to jakoś jeszcze przemyślę i wtedy jak wejdziecie w jakieś miejsce, to będziecie wiedzieć, że tu jest film od Brota i że zawsze się tam pojawi. Słuchajcie, jak nie będziecie wiedzieć, czy jakieś nowe filmy wrzuciłem, to zawsze wejdziecie w to miejsce i tam będą te filmy wam się wyświetlały. Myślę, że na takiej zasadzie sobie to zrobimy, bo to jednak ułatwi nam zadanie i zobaczymy. Myślę, że to jest fajna opcja i że będziecie z tego zadowoleni, z takiego obrotu sprawy. Dajcie znać, co o tym myślicie, bo na Facebooku tak samo, znaczy na YouTubie też YouTube obcina zasięg i ci subskrybenci, do tych wszystkich subskrybentów nie trafia informacja, że na przykład wrzuciłem jakiś film. Więc to o to chodzi, porozmawiamy sobie o tym, moi kochani. Dobra, 14 tysięcy. Myślę, że rundy na spoko nam przychodzą. Franek tu napisał coś. Nie czaję pewnej rzeczy, Brod. Jesteś super youtuberem, który nie przeklina, jest miły i w ogóle wspaniały. Tak wiele pracy wkładasz w swój kanał, nagrywasz świetne, ciekawe gry, a masz tak mało lajków. Powinieneś mieć co najmniej 6 tysięcy, jak nie więcej. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę powodzenia. Chciałem dodać, że jesteś chyba jedynym polskim youtuberem, który aż tak integruje się z widzami. Wielki podziw za to. Chodzi mi o to, że pozdrawiasz na odcinku, czytasz komentarze. Myślę, że każdy widzi, widz tak lubi. No, dziękuję Ci, Franku, za te ciepłe słowa, wsparcia i dla mnie to jest... Czekajcie, zamknąłem. Jest to dla mnie bardzo istotne, że doceniacie to i widzicie, w jaki sposób Franek zauważył na pewno. Dzięki, Franku, pozdrawiam również, że staram się jakoś z Wami integrować, bo na przykład, prawda, czytam komentarze Wasze, odpisuję na te Wasze komentarze, pozdrawiam Was, teraz już dwie osoby na odcinek pozdrawiam, moi kochani, wcześniej jedną, teraz poszerzyłem to pozdrawienie, streamuję, robię konkursy, moi kochani, na kanale Brodopening, jest przecież multum konkursów, zakupiłem dużo klocków Lego, których robię opening, układanie, a potem przeznaczam te klocki na konkurs, za darmo możecie wygrywać te wszystkie rzeczy, ja to wszystko z swoich funduszy robię, także no staram się jak mogę, prawda, staram się jak mogę i myślę, że też widzicie to, Franek zauważył, myślę, że większość osób też zapewne, więc no staram się jak mogę i cieszę się za te miłe słowa, mam nadzieję, że kiedyś będzie te łapkowanie w górę, że będzie więcej łapek pod tymi filmami. Seba Kids TV, Brod, w FNAF Worldzie w pierwszym jumpie wiesz, a nie u tych choinek niebieskich świeci, nad tym drzewem są inne drzewa i tych drzew jest jedno w tym... Czekaj, Seba, bo nie zrozumiałem. W FNAF Worldzie w pierwszym świecie wiesz... Czyli mam nie wchodzić w tą choinkę, tylko gdzieś jest to nad innymi, dobra. Okej, będę wiedział, dzięki Seba. Łukasz, Brod, jak ty zrobiłeś, że fabryka bananów daje ci 1200, a nie 600? Wykupiłem taki mnożnik, to znaczy nie wykupiłem za prawdziwe pieniądze, tylko się zdobywało takie żetony i za to wykupiłem sobie podwójne pieniądze jakby. Dzięki Macieju za łapkę, Marysiu, live, no zobaczymy kiedy będzie, zastanowię się jeszcze, wszystko w swoim czasie. Dobrze, my tutaj zradzimy sobie jakoś. Moi kochani, jakoś sobie radzimy. Ja też dalej cały czas się zastanawiam, gdzie te live'y robić, moi kochani. Czy na YouTubie, czy na Twitchu, czy na Hitboxie. Cały czas się zastanawiam i nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Naprawdę nie mam pojęcia, gdzie robić te live'y. To jest dla mnie zastanawiające, no. Czy Twitch, czy Hitbox, czy YouTube. Ale to wyjdzie w praniu. Filip, Brod, rób random mission, bo tam dostajesz agentów za darmo. Filipie, no masz rację. W sumie to jest dobra informacja. No tak, tylko ja zacznę robić te random mission, jak tylko skończymy przechodzić inne mapki. No wiecie, tu mamy bardzo dużo czasu do tego, aż pogramy. Tak, aż przejdziemy wszystkie mapy, to trochę nam zajmie. Tak naprawdę. Dobra, camo plus LED, camo plus LEDowe balony. Damy radę, słuchajcie, chyba damy radę. Ja sobie tu jeszcze dostawię najwyżej te... Okej, dobra. No, nie powinno tu problemu być teraz. Dostawimy sobie najwyżej jeszcze
Ale się zaczyna już robić tak nieciekawie. Myślę, że możemy jeden statek pokusić się o ten o tą łajbę piracką. No właśnie, ona będzie szybko niszczyć te sterowce. Kiedy zagrasz małpki sushi? Bo skilla i wiesz co, no spokojnie, jeszcze muszę się umówić z Sołem, dogadać, więc spokojnie. Brod, nagraj Pickle Gun 3D. Adam, no zobaczymy. Dźwięk się rozjechał, naprawdę? Ojej, to będę musiał coś z tym zrobić, ale dziękuję za spostrzegawczość. No słuchajcie, z tymi rundami jest tak w miarę. No i będziemy mieli kolejną, słuchajcie, kolejną mapę. No chyba wygramy to, patrzcie. Te żółwiki bardzo są pomocne. Maja, Brod, uwielbiam cię i mam pytanie, czy masz Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 na kompie? Tak, Maju, dziękuję za ciepłe słowa, oczywiście. Okej, chyba skończymy to. Proszę bardzo, mamy achievement na Impopable. You earned an achievement, Impopable. Okej, dostaliśmy achievement, troszkę tokenów. Zaraz wam pokażę. Mamy medal, subcio. Będziemy musieli tutaj jeszcze, prawda, odrabiać sobie mapy. A ta mapa jak się nazywała? Challenger Deep, okej. Niech będzie. Słuchajcie, jak z questami? Coś dostaliśmy? Jeszcze nie. Ale tutaj jest ten sklepik i tutaj widzicie Double Cash. Ja mam zaaktywowane większość tych wszystkich rzeczy. Możemy tokeny jakieś wykupić. No i następnym razem na pewno zrobimy sobie więcej z tych małpek. Możemy jeszcze na szybko zrobić misję, moi kochani, z bossem. O właśnie. Tylko czy my mamy tego shootera, mówicie? Trax shooter, tu jest właśnie. Attack speed, everyone's shoot. Czekajcie, czy ja dobrze w ogóle... Tak, to jest ten. Prawda? Okej. Okay. Mamy to zaaktywowane. Spróbujmy. Nie wiem, czy mi się uda, bo ta mapa jest dość mocna i ten przeciwnik też. Ale może się uda, zobaczymy. Dobra, na pewno postawimy sobie tego. I te tak shootery. Okej. Okay. Zobaczymy. On też będzie sobie rzucał i mam nadzieję, że nam pójdzie bardzo dobrze. Dość szybko sobie radzimy z tym, moi kochani. No, szybciutko pójdzie. Patrzcie, no misja to od szlachcica w ogóle dostaliśmy takie informacje, że można szybko pokonywać ich. No okej, dostaliśmy jednego żółwika. Więc jest ok, subcio. Moi kochani, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia albo wieczoru, w zależności jak oglądacie ten film. I proszę was o zostawienie łapki w górę albo w dół, albo zasubskrybowanie kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papatki, cześć moi drodzy.